Czołem, czołem, witam. Przyznaję, że świetna jest ta łopata do przycinania tych takich korzeni, które są pod warstwą ściółki. A jeszcze raz trzeba szarpnąć. Bywa. Czy jeszcze tego zrobię? Tak, jeszcze troszkę. Dobra, przypilnujcie proszę ten, żeby się paliło. Ja się udam po jakieś drewno cięższego kalibru. Wreszcie dym się czuje i to jest dobre.
Mariusz, dopracowane elegancko. No, powiem ci, że dawno drewno nie robiłem. Nic co nie strugałem, ani... A nie, ostatnio robiłem. Masz rację, miałem jakieś takie stare jakieś deski, jakieś takie, wiesz, i musiałem ogrodzić takie młode dęby, tam, wiesz, w takim miejscu, wiesz, zostawiłem. I muszę je grodzić, żeby je nie spałowały zwierzęta. Tak, bo to młodziutkie, świeżutkie i wiesz, i zawsze właśnie muszę je grodzić. Ale sporo masz takich zasadzeń dębów? Wiesz co, tam jest taki duży dąb i one się same sadzą w tej łące. A samosiejki? No i ja wiesz, trochę tę trawę wycinam, wiesz? I robię tam czasem nowe nasadzenia, jak mam jakieś sadzonki. Niemniej jednak, no. Piętnastoletniego lasu, to tam już jest. O, tu kaliber znaczny. O. Ale to podartaka raczej. Czy Hudson Bayem? Hudson Bayem. Biła. Na 18. A 160 na 18 na 1800 więcej 18 18 więcej ponad 20 arów. No to tyle będę miał lasu. Tylko że muszę na wiosnę, jak znowu na kuterach będą sprzedawać sadzonki, to podjadę tam na szkółkę i dokupię, wiesz, modrzewia, sosny. To co kupiłem, powiem ci, jednego roku na wiosnę z internetu, przysłali mi ponad 100 drzewek, to powiem ci, że przyjęło się raptem może 10. No, powiem ci, świerki mi się ładnie przyjęły, jodły trochę gorzej. A mokrzew jest ciężki do takich nasadzeń? Nie, fajny jest. Powiem ci, tylko powiem ci taką fajną sytuację. W tym starym lasku, co mam starym, no, on ma może z 15 lat, może 20, nie, około 15, nie będzie miał więcej. Rozumiesz, wybrałem 5 jednakowych wzrostowo sadzonek modrzew. I ten kolega, który mi to tak fajnie rozorał pod sosnę, to tak na środku, między jedną stroną jest sosna, druga sosna, po środku posadziłem te modrzewie. I wyobraź sobie, wszystkie 5 były jednakowej wielkości i wsadzone tak w granicach, ja wiem, 1,5 metra każdy od siebie. I wiesz, że ten jeden na końcu, to skubaniec tak choruje, tamte już są takie duże, dosłownie są, ja wiem, średnicy 20 cm, a tamten skubaniec jest cienki i koniec. A może im w grupie lepiej się rośnie? Ale zobacz, że tamte 4 tak się ładnie rozwinęły, a ten jeden nie może. No i mówię, patrzę, mówię, no ileż on jest, 1,5 metra dalej? Nie, co by przecież warunki gruntowe czy... Wydawało mi się, że to samo, nie? A ten jeden nie jest. No duży jest, faktem, ale nie taki jak tamten. Prawie o połowę jest mniejszy. I zachodzę czasem w głowę, mówię, co ci tu jest? A wyobraź sobie, że jak robiliśmy awarię na takiej linii średniego napięcia, pod taką linię, Ruski Brud, tak się nazywa. A jest, jest. Wiem. Tam była kiedyś bitwa, Rosjanie tak. Z Niemcami jakąś tak. Bitwę tam mieli. Podobno dosyć krwawą. No i rozumiesz, i tam jest takie mokradła były.
No i pod linią, to i tak wiadomo, że kiedyś będzie trzeba te drzewa wyciąć. Więc były, wyobraź sobie, takie jodły, świerki. Dosłownie tam w niektórych miejscach, bo to taki świerkowy las, można je było dosłownie jak trawę garściami rwać, nie? A tam, gdzie były te mokradła, były takie większe, ale one tak urosły tak z metr i usychały. Widocznie nie miały jakiegoś twardego gruntu, więc ja na przykład o takie, wiesz, 20-30 cm wszystkie powykopywałem stamtąd, spod tej linii i wsadziłem do siebie w tym lasku. I wiesz, że wszystkie się przyjęły. A mówię, a takie niby z internetu jakieś żelowane korzenie miały mieć, że to, wiesz, że to się przyjmią, że to 100%, wiesz, i w ogóle to przyjęło się, widzisz, raptem 10. Oni mieli chyba zżelowane mózgi. No, wiesz. Naturalne warunki, nieprzechowywane, chemią nietraktowane. Ale widzisz, Basia, jedna sprawa. Wyciągnąłem, można powiedzieć, z takiego podmokłego gruntu, a wsadziłem całkowicie... Ja nie jedną sprawę prowadziłem. To wiem. Domyślam się. A wiesz, a tutaj wsadzam w zupełnie inny grunt. I przyjmują się jak nic. Przypasowało. Może tam niestety niezbyt dobrze w tamtych warunkach. Może. No. I powiem ci, że jak byłbym na tym ryskim brodzie jeszcze, to jeszcze bym se tam naprawdę ukopał tych sadzonek, bo tam ich jest po prostu mnóstwo. Oj tak, co drugą, co trzecią gdzieś w takich kępach wyciągałem, delikatnie podważając. Ale teraz to pojadę na, jak 15 lat temu. Pojechałem na kutery i sprzedali mi leśnicy fajne sadzonki. Nawet bardzo mili byli. O, mogę ich pozdrowić serdecznie. Pozdrów. A może już na emeryturze są? Ten ale pan, to wiesz, to... nie zmienia faktu. Powiem ci, lubię ten Basiu, wiesz, patrzeć, grodzić każde młode drzewko, jak fajnie, jak rośnie, przyglądać się, no, jest co niesamowite. Co sezon, bo tak z dnia na dzień się nie zauważy, ale tak co sezon, to przecież przyrost. A kiedyś jeszcze, a kiedyś tam, powiem ci jeszcze, pozyskiwaliśmy trawę, nie, nasiano, nie? Aha. I powiem ci, ojciec nie wykosił takiego jednego dąbka, zostawił go i taką brzozę. To brzoza to już będzie taka 6 metrów 8 ma, już taka gruba jest. A ten dąb, powiem ci, teraz go ładnie przyszczygłem, zrobiła mu się taka korona ładna. No to już jest też taki ze 3 metry ma, może 2,5. Też taki fajny. A koło niego dużo takich małych jest. A z boku u sąsiada na polu właśnie są takie większe dęby i one się chyba tam sieją, wiesz? No byłem tam kiedyś, bo wiesz, ja musiałem to, tę trawę między nimi wysiekiwać, wiesz? No sławnie na jesień wysiekiwałem dosłownie do gleby kosą spalinową, tą żyłką jechałem prawie do samej gleby. Bo rozumiesz, jakiś piroman tam grasował i całą tą górę tam i dalej, to rozumiesz, ci podpalił, bo na jesień, wiesz, na wiosnę ta trawa taka sucha była, śniegi stopniały i on podchodził, pach, i rozumiesz, paliło się. Ja tam nie mogłem tego za nic, wiesz, utrzymać tego lasu, bez przerwy, wiesz, i tak mi i teraz, wiesz, też tam, wiesz, muszę wykosić, żeby się znowu jakaś, jak to się mówi, piroman jakiś, no, że tak powiem, szczerze powiedziawszy, debil, no, bo się... No tak, przecież to wyniszczenie, wyjałowienie... No oczywiście, potem. Wiesz, mi tego, to muszę je... tą łąkę tam, to miejsce wysiekiwać dokładnie,
żeby po prostu nie spaliło tych drzewek w razie, jak to się mówi, czego, nie? Chociaż ostatnio, już drugi czy trzeci rok z rzędu, nikt tego już nie wypala, powiem ci. Jestem bardzo zadowolony, wiesz, że się to uspokoiło. No tak, bo przychodzi wiosna, przychodzi sezon i martw się człowieku, czy komuś nie odbije i no nie właśnie jeszcze. Tak. No my tu przekwarzamy, a tu o proszę. No wiesz, ognisko ma być. A ten tujon musi popatonować, bo byłby nie byłby sobą. On lubi. Święto. Niech sobie patonuje. Skupiony jest na pracy. No w zeszłym tygodniu nie batonowałeś. Nie. A widzisz. To dzisiaj Basiu ze zdwojoną siłą. No i tak ma być. I tak ma być. Zobacz, Basia, jak ja mam kija na kiełbasy. Wyglancowany, aż błyszczy. No, a teraz nastawię herbatkę lub jak kto woli kawę w moim czajniczku. Herbat będzie, herbat. Pasujecie na herbat? No to może być, bo mam ten taką Earl Greya taką, no wiesz. Właśnie, ja mam cały pakiecik. No i to ja mam to samo, wiesz, bo to przecież nawet od ciebie mam te herbaty. Ale wiecie co, że wody to nie wzięło? Ja mam podwójny zapas. Jest, zaraz dobierzemy się. No patrz, jeszcze po ostatnim. Kije. Herbatkę, Basiu, pod tyłeczek mam też coś. O, Earl Grey płatki róż. No właśnie, ja też tu to mam. Czyli tu zalewamy, wstawiamy i się prykocze. Niech się pyrkoce, albo niech się parkoce, czy pyrkoce. Puszcz plika, spytaj. Gdzie to? Jakie patki? Ale trzy pat do tego ci się nie pomieści. Zrobię tyle, ile się pomieści. No, a resztę to... Co ty to zrobił? Weź spal. Herbatę będziesz robił? Bo ja już zasypałem. Nie, ja sobie przesypuję, bo ta Basia się pogubiła. No ja myślę.
myślałem, że się dublujemy. A... Nie, ma swój pojemniczek herbaciany. Powiem ci dobrze, bo ta, torebka nie wytrzyma za długo. Wiesz, na pudełko i to tak dalej. Tak, tak. Nie wiem, jaki to jest, jak ma się taki pojemniczek. Fajnie. No i kilka rano. Basia? Tak? Już zaraz. Powiem ci, z biedy to się kiełbasę i bez chleba. No. Nie, tak jak na alternatywy 4 były, jak mu po 13 numerem, kiedy obsadzał szybę, to obsadził, poszedł i mu pękła. Potem przyszedł i drugi raz obsadził. I tak się patrzył i patrzył i ona pękła. A za trzecim razem to pękła już na jego własnych oczach. Taka opcja. Jakoś nie byłam... Siatkę zwracam, torbę. Jakoś nie byłam świadoma, że będzie kiełbas, bo ta chlebka cięła. Yeah. A coś za sztywny jestem. Jakiś taki. Gotuj się, czajniczku. Mariusz, masz patyczek? Już? Tak. To jest tylko dla Basi, to skombinować. Ja sobie... To w jednym miejscu przyjdę. No jakbyś tak mógł, to bym poprosiła, bo ja nie wiem, czy... Nie omieszkam. Nie omieszkam. Tegoż uczynić. Jeszcze drobnicy dołożymy. A jeszcze jaki ładny księżyc przebija się tam z zachojaków. Ciemno, ciemno, a w którymś momencie jest latarka. Księżyc był. Powiem ci, że bez tego kija to jak bez ręki, nie? Muszę to wziąć, wiesz. Nie wiem, co ja mam z tym strugami. No wiesz, każdy ma swojego bzika, no. No. Ciebie akurat struganko. Ale powiem ci, że z moim brygadzistą z pracy doszliśmy do wniosku, że jednak drewno to jest najfajniejszy materiał budowlany. Tak, i najzdrowszy. No, najwspanialszy. A... Drewnie się tak przyjemnie, powiem ci, robi. Robi się, ale zobacz, dla funkcjonowania, dla życia człowieka, jeśli jest zachowana odpowiednia wilgotność drewna, to najbardziej sprzyjające warunki. Ludzie mieszkający w drewnianych domach, gdzie naturalne, drewniane zdech podłogi, nie mają reumatyzmu, nie narzekają na stawy. A w murowanych budynkach jakoś tak trochę inaczej jest. A bo ten cement, ten beton, to wszystko, ta wilgoć, tego to już nie jest to samo. Widzisz, i dawniej na przykład, wiesz, i to jeszcze jak były te deski jakimiś naturalnymi środkami impregnowane. Pokostem, o. Zjełczałym olejem pokostem. No, coś takiego, no. Wtedy tak. O, dzięki. Dobra,
co ja tam sobie tak myślałem, żeby w tym lasku sobie taką taką chatę zrobić, wiesz? Ale wuja Toma? Nie, taką, bo a tam na dole, bo tam jest taka górka, wiesz, traperską. Zrobić ją tak, wiesz, Basiu, o tak, z takim jakby małym tarasikiem na tej górce. Tam na dole zrobiłby kawałek, wiesz. I na pewno dawałoby ci to dużo radości. No. Naprawdę. Nawet taki weekendowy relaks w takiej chałupce wiejskiej gdzieś blisko lasu. Dlaczego ludzie z dużych miast uciekają? I tam przy tym tak sobie myślałem zrobić sobie taką, taki wygrodzić. Nie wiem, czymś takim kilkoma żerdziami, żeby trochę tam pojechać konno, konia sobie zostawić, ognisko sobie rozpalić i posiedzieć sobie tam. Fajna sprawa. Ostatnio byłem na takim, u kolegi na takim rajdzie konnym. To też dużo po lesie żeśmy pojeździli i przez takie wioski tam jechaliśmy. Fajnie powiem ci. Czyli ciebie konniki bardzo... No, dlatego nie mam czasu na wózka, bo koniki sobie teraz zabierają mi więcej czasu. No nie mów tak, że nie masz czasu na wózka, proszę. Znaczy, no słuchaj, no słuchaj, jeśli narazisz mnie, bo możesz tam zgorszyć widzów. No. I coś tam, wiesz, w swoim lasku robię, to też jest poniekąd jakiś wózka, tak? No tak, no to jest też forma wózka, jakby nie było. Pójdę sobie, zadbam sobie o mój lasek i takie rzeczy, to wiesz, fajnie. Niestety ja już tak mam, że muszę mieć drzewa gdzieś koło siebie. Basia. O, przyciąg chyba. Dzięki. Adiuszek. No, dziękuję. Powiem ci, że zdrowy kawałki ma. No, właśnie. No. Chłopska, uczciwa. Mi to się podobało, jak ten pod Wawelską, wiesz, ten cały Ochucki przyniósł, siedzi z tą swoją... Proszę, proszę. Nie? I tak maczał w tym słoiku taką grubą, taką tłustą kiełbakę, nie? I potem mówi, że ja też kiedyś byłem murzynem i tak, i grałem tak, nie? Jeszcze powiedział, że chcesz, to kupię ci futro. No, tak. A prawdziwe? No pewnie, że prawdziwe. A wiesz, jak byłem mały, to byłem też murzynem? Tak robiłem. No. Taką kiełbachę właśnie. No. Tak, a jak tam w waszym życiu prywatnym? Tak przez telefon, no. Tak? Jakiegoś tam komucha wystraszył, nie? Zobacz. Wchodzi Agazja. Stawia lekki opór. Powiem wam, że tak, ta podwawelska, kiedyś się o nią pytałem, nie? Niech mi pani tu poradzi taką kiełbaskę. Nie, niech pan sobie weźmie tą, tam w tej jest więcej mięsa. A tamta jest bardzo tłusta, wiesz, taka. Ale wiesz, jakiś bigosik, albo na przykład... Wszystko przyjmie, no, tak. W kwaśniczkę jakąś, albo coś, to jest, powiem ci, pierwszorzędne. Do fasolki po bretońsku. Tak, ale nawet na bretonki po fasolsku. Albo bretonki po fasolsku. To by było. Ale i tak bym zawsze, jak patrzę i przypomina mi się ta podwawelska, to mi się ten Ochucki przypomina z tą kiełbachą w ręku, jak w tym słoiku. Tak ma, może tak po chamsku, nie? Tak. Kasa była, a nie nasprytowana jakieś tam. Ale słuchaj, soją dla smaku. Ja ci powiem tak, w zależności jaka była zmiana na masarni. Bo jak byli pijani i coś, wiesz, każdy coś do domu chciał skitrać, a kili się musiały zgadzać, to wiesz. No to wiesz pan. Chciałam powiedzieć, to i szczura przekręci. No.
malowania kiełbaski musztardą Hudson to jest urocze. Nawet Hudson Bay nie oburzy się, aby rozprowadzić elegancką musztardkę. No. Wnuczka twoja Basia, jak się urodziła, też 12,5 kilo ważyła? Nie, ona z tych w dekagramach waga, czyli 290 deko. Ale Basia, to jaką linię trzyma nasza władza? Bo słuchaj, to Basia to powinna zapytać pierw, a dla kogo ten wywiad? Jak się zapytała ta pani Pelagia. No i tu dałam plamę. No nie jestem na tyle oblatana. No nie, no to tekstach. To tuż kabaret tej. No. A dla kogo ten wywiad? A dla telewizji Polski. A to bez obródek powiem pizze. Lubię też, powiem wam, te kabarety z Gajosem. O. On też fajnie, no, wszystko. Ładnie tam na przykład. Ogarniał. Tak, ale to stara kadra. A kiedyś powiem wam, że był taki, jakieś takie archiwalne nagranie kabaretu Moralnego Niepokoju i wywiad z Kobuszewskim. Wiesz co, tak między tymi wierszami, jak oni tam, wiesz, udzielał im wywiadu, to pokazywali fragment tego kabaretu Dudek i tych takich, wiesz, jak on tam zaczynał jako młody taki chłopak. Powiem ci, no fajne te skecze takie w ogóle. Mieli i takie zabawne, wiesz, w ogóle ładnie śpiewali, bo też trzeba przyznać, że musieli też umieć śpiewać, bo kabaret w tamtych czasach to nieodłączny był ze śpiewem. Taki młody Młynarski, wiesz, pokazywali go też. Kilku takich właśnie, taki duet tworzył z takim, zapomniałem jak on się nazywał, taki blondynek, ale już zapomniałem, już nie żyje też. On nawet mówił, na ile władza mowa im pozwalała im, wiesz. Też tam taki był jakiś taka wzmianka, on to opowiada. A spotkaliście się z kabaretem Ejże? Ejże? Coś słyszałem, ale powiem tak, ci... Ale to jest w tych współczesnych teraz. Tak. No właśnie, to ja właśnie nie oglądam teraz tych... Ale gdzieś coś słyszałem. Coś mi się bo tam... to chłopak ze Skarżyska, mojej koleżanki syn, a kolega mojego syna. No. Jeszcze powiem wam, że czasem na ten kabaret Czwarta Fala, to zwrócę uwagę. Oni są z Kielc i oni też tam takie teledyski robią, takie zabawne, takie różne rzeczy. Jak mówiłeś o Gajosie, to mi się sztuka teatralna przypomniała z Gajosem, herbatka u Stalina. Powiem ci, jak najbardziej. Nie, wybitny aktor, trzeba przyznać, że no, Gustaw Holubek tam grał też. O, to jest... To jest stara kadra. Bernarda Shawa grał, pisarza.
kiedyś powiedział, podobno Gajos w wywiadzie, że Hitler podzielił Niemcy. Doszłem do wniosku, że on się chyba historii z czterech pancernych uczył. Bo Hitler przecież zjednoczył Niemcy. No, ja to mówię, że z Hitlerem to było tak, że wyprzedził epokę Unii Europejskiej o całe lata, bo już on miał w zamierzeniu Europę bez granic, a później po latach Michał Wiśniewski śpiewał Keine Grenzen po niemiecku. No. Ale kawał, powiem, dobry. Nie wiem, czy już go chyba nie mówiłem. Leci helikopterem Stalin i tak mówi, a co tam za grupka ludzi? A to sami ochotnicy, towarzyszu Stalin, pracują, tak mówi. Zróbmy im niespodziankę. Wylądowali, dwuszerego zbiórka, kolejny odlicz. Ile macie lat, towarzyszu? Pyta Stalin. 20, a wy 25, a wy dożywocie. Kiełbaskę zjemy. Ale on na, ten Wiśniewski to na Eurowizji wystąpił z tą piosenką, nie? Nie wiem. Kajne granice. Nie znam się na Wiśniewskim. Nie chcę. Nie mam nic do człowieka. Zresztą Stalin mówił, jest człowiek, jest problem. Nie ma człowieka, nie ma problemu. To tak jak się kończyła tajemnica twierdzy szyfru. I pojawił się na sekundę, nazwijmy to, epizodycznie, na chwilę, w jednym z ostatnich dosłownie scenek, ostatniego 13 odcinka, znakomity Jerzy Bończak, który spotkał się, grał tam generała Krolla, to były początki podwaliny zakładania Werwolfu właśnie, tam Jan Frycz, ubrany pod krawatem, w garniturze, tamten generał Kroll też, bo to już praktycznie maj był, już tam po Hitlerze, Hitler kaput. No i dał temu Fryczowi, który grał Obersturmbannführera Globkę w tym filmie. No i tak mówi, tu ma pan tyle i tyle na wydatki, coś tam, dla sprawy. Dał mu woreczek takich diamentów. Skontaktuje się pan, pojedzie pan do Celamze i skontaktuje się pan w gospodzie z Centą Hausner. To piękna kobieta. Rozpozna pan ją od razu. Aha, i jeszcze jedno. Globkę. Taki dobry SS-man jak pan na latarni. To byłby przykry widok. Takie ostrzeżenie przed lojalnością, nie? Taki dobry SS-man jak pan na latarni. To byłby przykry widok. A to było fabularyzowane, czy to było... Nie. Fabuła.
ale jest też fabularyzowane, tylko że troszeczkę aktorzy inaczej są poukładani. I bodajże nazywa się to Na sensacjach XX wieku, Tajemniczy zamek. Chodzi o zamek Czocha w pobliżu miejscowości Leśna, czyli Mark Lissa. Nieopodal zamek Ksiąg. Byłem tam. Nie z pielgrzymką oczywiście, ale... Mam musztardę. Tak było. Ale najadłszy się troszeczkę tą kiełbaską, możemy teraz z czystym sumieniem powiedzieć parówkowym skrytożercom nie. Wow, znowu w lesie. Ale dzisiejszy klimacik jest bardzo fajny. Nie wiem jak wy, ale ja dziś las odbieram wyjątkowo. Nie gardzisz. Przyjadłem.
znajomy zawsze tak, ale nie gardzisz, ja mówię. Przypomniał mi się taki jakiś pan, którego kiedyś często widywałem, a opiekowała się nim opieka społeczna. I on właśnie zawsze, jak mu pani czy pieniądze wydawała, czy coś, to on tak przez ten papierek, tak zawsze coś miał na ręce. Nigdy mu nie dawała, wiesz, wszystkiego, tak gołą rękę nie brał, tylko zawsze przez coś takiego. Zawsze widywałem go, to miał taką potąd brodę, to był taki młody człowiek, no tak gdzieś około 50 lat. Nie był siwy, no i taki zawsze taki wysoki i zawsze spacerował po mieście, jak nie na zdjęciu. To zawsze mi się rzucał w oczy. I potem się okazało, nie przyszedł, a on tak wszystko robił punktualnie i zawsze punktualnie przychodził po jakieś pieniądze do mocy, nie? Po jakieś tam rzeczy i pewnego dnia nie przyszedł. I ta pani stwierdziła, że mówi, coś się musiało stać, bo zauważcie, że on zawsze punktualnie, zawsze każdego dnia. I się okazało, że po prostu leżał na swoim łóżku w mieszkaniu i umarł. I wyobraź sobie, że tam wszystko tak miał poukładane idealnie, wszystko, jakieś tam różne takie rzeczy swoje, jakieś konserwy, takie różne rzeczy, co miał, bo na pewno może jakiś z mopsu suchy prowiant dostawał, nie wiem, o co chodziło, ale że tak nie miał. Czyli funkcjonował w takim sztywnym kanonie zachowań, reguł, uporządkowania. Jak? Dobrze, ugotowałem. Tak, właśnie tak zawsze pieniądze jak brał czy coś, to pieniądze. Jak najba. To starczy kiełbasungu. Do następnego odcinka.